Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo mi miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Jest w tej chwili prawie północ, chciałabym jednak nagrać to słuchowisko, gdyż wystarczająco dużo innych tematów jest już w tej pozycji oczekującej, a ten temat jest bardzo króciutki i może być wspaniałą inspiracją dla Was na nadchodzącą sobotę i niedzielę. Moi drodzy, u nas w tej chwili jest sezon na banany i cała nasza kuchnia w magicznej oazie jest założona bananami. Wygląda to tak, że wszędzie leżą i dojrzewają banany i już osobiście brakuje mi pomysłów, co można jeszcze z nimi zrobić. Staramy się jeść na bieżąco, ale ciągle sąsiedzi przynoszą nam to nowe, to znowu ktoś inny nam przynosi następne w ramach wymiany, w ramach takiego podziękowania za przyjaźń czy za jakieś inne prace, które wykonaliśmy dla nich tak po przyjacielsku. Moi drodzy, dlatego na zdjęciach będziecie widzieć ten krem kokosowo-pomarańczowy i jest on nałożony na banany. Te banany są bardzo, bardzo dojrzałe i wyglądają w tej chwili już prawie jak mus, jak taki krem. Bardzo trudno nawet pokroić je na kawałki. Możecie jednak ten krem zastosować bez bananów. Ja zastosowałam z bananami, ponieważ tak jak Wam już mówiłam, staramy się je jeść od rana do wieczora, jak tylko. I dzielimy się również z innymi mieszkańcami tutaj w magicznej oazie. Wszystkie ptaki, wszystkie gady, płazy uwielbiają te słodkie, dojrzałe banany i tak powolutku, co troszeczkę nam zniknie, to znowu ktoś nam nowy przyniesie. Moi drodzy, jak wykonać taki krem? To jest bardzo, bardzo proste. Potrzebujecie do tego tylko i wyłącznie albo jedną dużą pomarańczę, albo trzy malutkie, tak jak będziecie to widzieć na zdjęciach, i odrobinkę wiórków kokosowych. Czym więcej wiórków kokosowych, to ten krem będzie bardziej suchy, czym mniej, to tylko ten posmak kokosu zostanie, natomiast będzie on bardziej wodnisty. Nic innego nie potrzebujecie. W tym przepisie warto skorzystać z wiórków kokosowych, najlepiej również jakichś ekologicznych. Nie używamy mąki kokosowej, ponieważ smak mąki kokosowej jest troszeczkę inny niż ten smak wiórków. Moi drodzy, i co jeszcze Wam będzie potrzebne? To ten standardowy młynek do kawy, w cudzysłowie, w którym zmielimy wiórki kokosowe na taki pyłek i będzie Wam potrzebny jakiś mikser, rozdrabniacz, w którym te obrane ze skórki pomarańcze pomieszacie z tymi zmiksowanymi wcześniej w młynku do kawy wiórkami kokosowymi. I to jest wszystko. Gdy łączycie pomarańcze z tym proszkiem z wiórków kokosowych, to nie dodajecie żadnej wody, żadnych innych jakichś napojów, żadnych innych płynów. Tylko i wyłącznie pomarańcza, wiórki kokosowe. Oczywiście należy wybrać pomarańcze takie soczyste, nie takie suche. Bardzo często na plantacjach są takie pomarańcze, które do niczego się nie nadają i można również trafić na nie w handlu. My na szczęście mamy tutaj pomarańcze z tej wyspy, one nie są transportowane skądś. Te, które są u nas w oazie, w supermarkecie, można oczywiście kupić hiszpańskie pomarańcze, które są dużo, dużo większe i dużo, dużo bardziej słodkie, ale my popieramy tutaj tych producentów, którzy są obok nas, dlatego są to pomarańcze tutaj stąd. Malutkie, troszkę bardziej kwaśne i w tej chwili już się kończą, ponieważ wiążą się w tej chwili nowe. I to jest wszystko. Taki krem pomarańczowo-kokosowy możecie wykorzystać albo tak, że jecie go łyżeczką, nic innego do tego nie dodajecie, a możecie po prostu polać nim czy nałożyć go w zależności od konsystencji na przykład banany czy jakieś inne owoce. Na zdjęciach widzicie, że posypałam to jeszcze odrobinką wiórków kokosowych i dodałam kwiaty ogórecznika.
I to jest wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli ten przepis Wam się spodobał, bardzo proszę w komentarzach lub w wiadomościach prywatnych do mnie. Cieszę się, że ostatnie przepisy bardzo wiele osób wypróbowało i że bardzo Wam smakowały. To mnie niesamowicie cieszy. I co jeszcze? Życzę Wam wspaniałej soboty i niedzieli. Starajcie się jak najwięcej wypoczywać, jak najwięcej korzystać ze słońca. Nie wiem, jaka jest pogoda akurat w Twoim regionie, gdy oglądasz ten filmik. U nas jest bardzo ciepło, ale jest cały czas mgła od oceanu, także jest to taki klimat bardzo, bardzo specyficzne w tym roku, ponieważ pora sucha, brak deszczu, ale jednocześnie dosyć duża wilgotność. Także wszystkie roślinki bardzo się cieszą, ale również grzyby i pleśnie, które już zaczęły atakować większość roślin. No niestety wszystko ma swoje plusy i minusy. Przede mną to również bardzo pracowity weekend. Bardzo wiele rzeczy czeka, bardzo dużo rzeczy takich związanych z Wami, z pracami dla Was, ale również ja w tej chwili zakładam w magicznej oazie, w takim specyficznym miejscu, taki dosyć duży obszar, który będą zamieszkiwały tylko i wyłącznie kaktusy. I przed chwilą, moi drodzy, wróciłam ze stolicy tutaj naszej wyspy, gdyż w tej chwili pojawiły się w bardzo dobrej ofercie różne rodzaje kaktusów i przywiozłam ze sobą dosyć dużo tutaj do magicznej oazy. Będą one miały tutaj swoje miejsce, bo tutaj obok nas wszystko ma tą różnorodność. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo tak jak Wam mówiłam, każdego dnia obserwuję, że gdy pojawiają się rośliny z różnych regionów, to jednocześnie tak miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, czasami pół roku później pojawiają się specyficzne insekty, których tutaj nigdy wcześniej nie było i które one nagle się pojawiły. Ponieważ jak wiecie, każda roślina ma swój ten łańcuszek, każda istota ma ten swój łańcuszek zależności i gdy danej rośliny brakuje, to wymiera dany gatunek i gdy nagle przywracamy tą różnorodność, to automatycznie pojawiają się nie wiadomo skąd różne inne istotki, które są z danym obszarem roślinnym związane. Jestem bardzo ciekawa, jakie to istoty pojawią się w tym właśnie obszarze kaktusowym. Będę Was informować o tym na bieżąco. Mam przygotowanych dosyć dużo tematów związanych tutaj z magiczną oazą i takim spojrzeniem wstecz, a także spojrzeniem na to, jak wygląda to w tej chwili. To jest w tej chwili również faza przejściowa, bo gdzieś dopiero może za 5 lat będzie to wszystko w takiej symbiozie, że już ta opieka, ta codzienna opieka nie będzie konieczna. Chciałabym, abyście zobaczyli, jak to wyglądało wcześniej. Możecie oczywiście to zobaczyć na blogu Oazy, przesunąć sobie te wpisy takie sprzed kilku lat i jak wygląda to w tej chwili. I tutaj wykonam dla Was albo zdjęcia, albo filmy i takie porównanie. Proszę Was jednak o cierpliwość, ponieważ jest to dosyć sporo pracy, aby wyszukać te wszystkie stare zdjęcia archiwalne, jakieś filmiki. Ja mam to wszystko na moim olbrzymim komputerze, który zjada niesamowicie dużo prądu i w tej chwili, gdy mamy ten okres mgły w magicznej oazie, no niestety nie jest możliwe, aby korzystać z tego komputera, ponieważ nie wystarcza nam energii solarnej. Dlatego bądźcie cierpliwi, wszystko co Wam obiecałam, wszystko się pojawi, a także mnóstwo innych ciekawych tematów. Dziękuję Wam za wszystkie listy, za wszystkie nowe subskrypcje, za wszystkie polubienia na Facebook, za wszystkie motywacje, kciuki w górę, kciuki w dół, za każde Wasze takie zaangażowanie, ponieważ to jest takie piękne odczucie, że to co robię, to żyje. To żyje razem z Wami, bo czym więcej Wy dajecie od Was jakiś sygnał, że Wam się coś podobało czy nie podobało, to automatycznie ten cały temat nabiera takiej
głębokości. Teraz dziękuję za Waszą uwagę, uciekam już i korzystajcie z soboty, niedzieli, te osoby, które mają wolne, i korzystajcie z tych energii lata, bo jak wiecie, już w tej chwili dni stają się powolutku coraz krótsze i niedługo przed nami jesień. Ja wiem, że trudno sobie to wyobrazić, ale to przeleci jak z bicza strzelił, zobaczycie. Dlatego korzystajcie dowoli z przebywania na łonie natury, ponieważ to, jak mało co poszerza naszą świadomość i połączenie z naszą duszą wyższą, a także niesamowicie pozytywnie wpływa na całą globalną świadomość. Do naszych kolejnych spotkań, Wasza Maria Bucardi.